Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj naszym gościem jest gospodarz miasta, pan prezydent Roman Szełemej. Witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie prezydencie, czas jest gorący, wiadomo, zbliżają się wybory samorządowe. Długo pan nas trzymał w niepewności, ale ogłosił pan, jest pan oficjalnym kandydatem na prezydenta Wałbrzycha, a ja chciałabym na chwilkę wrócić do 2011 roku, kiedy zaczynał pan karierę samorządowca. Najpierw otrzymał pan propozycję, żeby być komisarzem, potem wystartował pan w wyborach i w pierwszej turze, zdobywając 62% głosów, wygrał pan te wybory. Czy mając dzisiejszą wiedzę na temat samorządu, na temat pracy w samorządzie, podjąłby pan taką samą decyzję? Pewnie pani wyczuła głębokie westchnienie. To nie jest kokieteria. Myślę, że ta decyzja dzisiaj byłaby poprzedzona trochę większym namysłem, większą rozwagą. Ja myślę, że wszyscy już, bo wielokrotnie byłem o to pytany, dlaczego się zdecydowałem wtedy. I myślę, że jedynie co mogę potwierdzić, to powtórzę to, co za każdym razem na takie pytania, jak reagowałem. Uczucie do Wałbrzycha, tak? Ja generalnie podjąłem decyzję o charakterze, no, w pewnym sensie emocjonalnym. Została mi od osób, które sprawowały podówczas najważniejsze funkcje w państwie, otrzymałem propozycję, którą uznałem jako pewien stan wyższej konieczności, gdzie moje osobiste zapatrywania, a już na pewno nie tak zwany interes osobisty, w ogóle nie odgrywał roli. Miałem poczucie, nadal zresztą jest mi ono bliskie, poczucie pewnej więzi z miejscem urodzenia, z miejscem, gdzie jest moja rodzina, moi najbliżsi. Ja zawsze się czułem związany, mimo wielu różnych propozycji i pokus, z tym miejscem jakoś bardzo mocno. I jeśli ktoś uważa, że mogę temu mojemu, myślę, że bez fałszywego patosu, powiedzieć ukochanemu miastu coś pomóc, to tak zareagowałem. Dzisiaj po 3 latach mogę powiedzieć, że nie do końca, i myślę, że nikt nie do końca nie wie, póki sam się za to nie zabierze. Zdawałem sobie sprawę o złożoności problemu naszego miasta, o skali tych trudności, ale tak jak zawsze w każdym miejscu, gdzie jest mi powierzone zadanie, określam, że ono musi być wykonane najlepiej, jak to jest w ogóle możliwe, ale najlepiej by było najlepiej w ogóle na świecie i tak to realizuję, tak? Właśnie z dużym ładunkiem zaangażowania emocjonalnego i serca, dlatego że tego inaczej nie da się zrobić porządnie. Czy to z tego wynika fakt, że tak się pan rzucił na tę robotę, wprowadził pan mnóstwo nowych inwestycji i to wszystko się dzieje naraz? Czy to z tego wynika, że chce pan bardzo szybko nadrobić te zaległości, które tutaj były? Pewnie trochę tak, ale myślę, że jest też racjonalna przesłanka. Otóż jesteśmy świadkami, myślę, w ciągu ostatnich 10, może kilkunastu lat, niezwykłej dynamiki, jeśli chodzi o zmiany w naszym kraju. Niewątpliwie wejście do Unii praktycznie ten proces niesłychanie pobudziło. Tak? Miasta zmieniają się, zmienia się Polska. W miastach dzieją się procesy, które nam się wydawało, że będą zajmowały dziesiątki lat. Na przykład zmiany demograficzne. Na przykład zmiana profilu działalności ekonomicznej, przemysłowej, gospodarczej. I przekładając to na sytuację w naszym mieście, trzeba powiedzieć, my nie mamy czasu. Jeśli, taką przyjąłem zasadę 3 lata temu, jeśli w Wałbrzychu młodzi ludzie, mieszkańcy, dorastający, ci, od których zależy przyszłość, bo z całym szacunkiem dla naszych rodziców, których tu mamy i naszych bliskich starszych, to przyszłość tego miasta jest uzależniona od decyzji tych, którzy albo zostaną, albo wyjadą, albo zwiążą się z miastem, albo nie.
Otóż tempo tych zmian demograficznych jest tak wielkie, że ja uznałem, że musimy podjąć decyzję bardzo szybko, bo za chwilę nie będzie już dla kogo te decyzje podejmować, te inwestycje organizować. Stąd też taka zachłanność na to, żeby się zmieniło szybko, żeby szybko było lepiej, żeby szybko dać wyraźny sygnał właśnie młodym ludziom, moim współmieszkańcom, że warto zostać, że warto wiązać się z Wałbrzychem, z regionem, a może warto wrócić, a może w ogóle warto zamieszkać w Wałbrzychu. I to jest ten drugi racjonalny powód, dla którego tak bardzo oprócz serca, tak bardzo chciałem i chcę z moimi współpracownikami zmienić miasto. I myślę, że się trochę udaje. A panie prezydencie, przechodząc od spraw górnolotnych do spraw praktycznych, ukazały się ogłoszenia o chęci, tak to się nazywa, sprzedaży palmiarni, paru innych ważnych miejskich obiektów. Po co jest ten zabieg? Bo to nie jest taka prosta sprzedaż, sprzedający kupujący. Co ma z tego wyniknąć? Czy tutaj można mieszkańców uspokoić, że to nic złego się nie stanie? Tak, oczywiście, że się nic złego nie stanie. Ja na takie pytanie reaguję tak. No nie jest sztuką inwestować i remontować, jak się ma pieniądze. Sztuką jest nie mieć pieniędzy i to robić. I to jest klasyczny przykład wykorzystania takich metod, które są już obecne, bo właściwie nie wymyśliliśmy tego. Tą drogą poszedł Wrocław, Warszawa, Gdańsk, chyba Świdnica również. Jest to tak zwany leasing nieruchomości, polegający na tym, że ponieważ nikt naszej palmiarni nie wywiezie, nikt naszej palmiarni nie zamknie, nikt naszej palmiarni nie będzie remontować, tylko my to musimy robić, więc pozyskujemy środki właśnie stosując taki mechanizm finansowy, który pozwala nam całymi latami później po bardzo niewielkich ratach spłacać środki, które są potrzebne na remont palmiarni. Na czym korzysta ten rzekomy kupujący? Gdzie tu tak jest naprawdę ten jest to oczywiście instytucja bankowa, najczęściej bank, który nam w ten sposób jakby pod zastaw takiej palmiarni. Coś na kształt hipoteki, tylko ja chcę zwrócić uwagę, że o ile mam do wyboru wziąć kredyt na remont szkół albo obligacje wyemitować na remont szkół, budownictwo mieszkaniowe, remont ulic i jednocześnie remont palmiarni, to oczywiście ta palmiarnia musi w tym priorytecie tych zadań mieć niestety ostatnie miejsce, bo ona nie jest potrzebna nam do życia, a jednocześnie jest ważna, bo jest to nasze dziedzictwo kulturowe. Ratowaliśmy to 2 lata temu, kupując to, co z niej zostało, a dzisiaj musimy tam zainwestować może 30 milionów złotych, może 25. Właśnie w tych dniach jest uruchamiany nowy system grzewczy, który już, znaczy to był ostatni moment, bo poprzednia kotłownia węglowa już by nie dała rady ogrzać w tym nadchodzącym sezonie zimowym szklarni. I na ten system grzewczy musieliśmy zainwestować 5 milionów złotych. Te pieniądze pozyskuję właśnie w ten sposób, bo wolę oszczędzić pieniądze miasta na rzeczy, na które nie uda mi się znaleźć innych środków. Więc jest to coś, co, tak jak mówię, stosuje Wrocław, duże miasta. Nic nowego, nic spektakularnego. W naszych warunkach pierwszy raz, więc może dlatego wiąże się to z jakimś rodzajem sensacji, ale naprawdę nie warto tego. Ważne, żebyśmy te środki uzyskali, bo to też nie jest jeszcze przecież pewne. Panie prezydencie, jeszcze też z takich spraw bieżących. Miasto włączyło się w sprawę zakładu aktywności zawodowej, który to zakład miał problemy z uzyskaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Chodziło o siedzibę tego zakładu. Pan się włączył. To jak ostatecznie ta sprawa została rozwiązana? W jakim stopniu miasto tutaj pomoże? Które pomieszczenia ewentualnie będą mogły wykorzystać te osoby niepełnosprawne, które mają tam pracować? Mimo dużej determinacji i bym powiedział dobrej woli ze strony Urzędu Marszałkowskiego, niestety doszło do pewnego spięcia. Okazało się, że w takiej formule, jak to Fundacja de Gaulle
chciała organizować. Urząd Marszałkowski nie widzi możliwości sfinansowania i sfinalizowania tego projektu i zostałem poproszony o włączenie się do tych trudnych negocjacji czy rozmów. W pewnym sensie przejąłem inicjatywę i zaproponowaliśmy siedzibę w budynku, który posiadamy, w budynku praktycznie pustym. Jest to budynek po dawnej przychodni przy ulicy 1 Maja. W tym budynku na parterze funkcjonuje Rada Wspólnoty Samorządowej. Budynek jest ogrzewany, budynek jest zabezpieczony. Jeszcze kilka lat temu był tam Wydział Geodezji. Stąd też budynek był przez przedstawicieli fundacji, przez jej prezesa oglądany, jest zaakceptowany. Jesteśmy dosłownie 2 godziny po kolejnych rozmowach. Potrzeba jeszcze ze strony Urzędu Marszałkowskiego pewnej elastyczności w rozpatrywaniu tego wniosku, ale mogę dzisiaj powiedzieć, że wiele wskazuje na to, że udostępniając ten obiekt fundacji, rzeczywiście uda się zrealizować w dzielnicy Sobięcin, to jest ważne, powstanie nowego zakładu pracy dla być może 60-70 osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co jest niezwykle ważne, bo gmina nie będzie ponosiła żadnych konsekwencji kosztów finansowych. Właściwie udostępniamy obiekt, który musi być tylko zmodernizowany ze środków właśnie PFRON. Panie prezydencie, i cóż, kampania. Czy chociaż tak to wygląda z naszego punktu widzenia, że właściwie pan tę kampanię wyborczą rozpoczął od razu, jak objął pan stanowisko prezydenta. Tyle się rzeczy działo z pana udziałem i z pana inicjatywy, ale jednak no, jest to taki czas gorący. Jakie plany, w jakim kierunku chciałby pan tę kampanię skierować? Jaki będzie sygnał do mieszkańców? Ja myślę tak, że tak zwykło się mówić, że każdy urzędujący prezydent właściwie, czy też włodarz miasta dowodzi tego, jak bardzo mu zależy na wyborach w następnym terminie, po tym, ile, jak bardzo angażuje się w pracę swoją na rzecz miasta. Ja myślę, że zawsze może być lepiej, zawsze można zrobić coś skuteczniej, więcej, ale dziś mogę powiedzieć, że te mijające 3 lata mojej pracy w ratuszu załatwiły sprawę. Kosztowały mnie bardzo, bardzo wiele serca, emocji, bardzo wiele wyrzeczeń. Nie żałuję. To były piękne chwile. Wiele się rzeczy działo w ogromnym tempie. Traktowałem to jako poczucie właśnie pewnej wyższej konieczności. Tak to realizuję. Do tego okresu kampanijnego właściwie jakoś specjalnie się nie przygotowuję. Uważam, że po prostu realizuję pewien plan. Jest pytanie, czy ten plan powinien być kontynuowany dalej. Myślę, że tak. To było właściwie zasadniczą podstawą podjęcia przeze mnie decyzji o ubieganiu się po raz kolejny o ten zaszczytny tytuł, czy też funkcję prezydenta miasta. Najważniejsze jest to, że nie da się zrobić w ciągu 3 lat tego, co jest absolutnie konieczne dla naszego miasta, dla mieszkańców, dla przyszłych, tak mogę powiedzieć, pokoleń, bo liczę, że najmłodsi Wałbrzyszanie podejmą decyzję, że wiązać swoją przyszłość z naszym miastem. Nie da się tego zrobić w ciągu 3 lat. Chciałbym kontynuować z moimi współpracownikami to wszystko, co jest znakiem tych minionych 3 lat, a więc porządek w mieście, a więc mieszkania, a więc nowe drogi, parki, szkoły, przedszkola, jeśli będą potrzebne, a więc nowe miejsca wypoczynku, taki ład przestrzenny, żeby Wałbrzych nie kojarzył się z chaosem takim urbanistycznym, a więc ekologiczne problemy, hałdy, to wszystko, co zagospodarowanie rzek, które przepływają przez miasto. No i oczywiście miejsca pracy, choć
tu mam ograniczone możliwości, a mimo to przy tak dużym programie inwestycyjnym widać wyraźnie, że praktycznie brakuje rąk do pracy w Wałbrzychu i mówią to już nie tylko ci, którzy rzeczywiście uczestniczą w procesie inwestycyjnym organizowanym przez miasto, ale w ogóle pracodawcy mówią zwyczajnie, że nie ma ludzi do pracy, więc to też jest jakby trochę uboczny, a jednak niezwykle ważny skutek tego procesu modernizacji naszego miasta. Chciałbym bardzo, żeby za 4 lata było to miasto takie po prostu jak inne miasta w Polsce, które wykorzystały ostatnich kilkanaście lat. Chcemy dogonić je i chcemy, żeby można było powiedzieć, chciałbym bardzo za kilka lat, że rzeczywiście hasło zamieszkaj w Wałbrzychu nie będzie swego rodzaju takim troszeczkę wizerunkowym, ale realnie wpływającym na decyzje, szczególnie młodych ludzi, hasłem do zmiany swoich zapatrywań i oceny tego miasta. Mm-hmm, ale postarał się pan o wisienkę na torcie. Myślę tutaj o starej kopalni. Tydzień przed wyborami. Wie pani, jakbym powiedział, że to jest wisienka, to ona jest po pierwsze bardzo duża, ciężka, bo mało mnie do ziemi nie przygniotła. Natomiast mogę powiedzieć, że projekt myślę, że będzie ukończony w pierwszych dniach listopada. Związek z kampanią samorządową jest naprawdę żaden. Decyzja o tym, że trzeba to skończyć w tym roku i najlepiej w listopadzie, wynika z tego, że okres rozliczeniowy grantu, czyli tej dotacji unijnej, już po prostu nie może być przedłużany. Ale się dobrze wszystko poskładało. To się dobrze, wydaje mi się, poskładało. Będzie to niesłychane miejsce, niesłychanie ciekawy obiekt. Natomiast przyznaję, że skala, jakby wielkość tego projektu, skala wyzwań, przed jakim stanęliśmy, również miasto, mówię o wyzwań organizacyjnych, takich wykonawczych, ale również finansowych. I myślę, że trzeba otwarcie powiedzieć, przeznaczamy na ten projekt, na ten obiekt więcej pieniędzy niż zakładaliśmy, ale nie było wyjścia i trzeba to zakończyć i później mądrze to wykorzystać. I to jest chyba wyzwanie już po otwarciu, równie duże jak samo zbudowanie. Panie prezydencie, życzę panu i nam wszystkim, żeby projekt Stara Kopalnia powiódł się, bo rzeczywiście jest imponujący, wygląda bardzo interesująco, zapewne po otwarciu będzie duża satysfakcja dla wszystkich i dla mieszkańców, i dla pana, i dla wykonawców. Bardzo dziękuję za rozmowę, życzymy wytrwałości, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.